Szanowny Panie Ambasadorze, wielce Szanowni Państwo, myślę, że w Londynie tego lata wydarzyło się coś wyjątkowego. I pewnie na te wyjątkowe emocje sportowe jakoś byliśmy przygotowani, że będzie wielka rywalizacja, że będą wyśrubowane wyniki, że przyjedzie tak wielu sportowców. Chociaż wspaniałą niespodziankę sprawili nam polscy paraolimpijczycy tak wieloma sukcesami. Ale myślę, że tam się stał też fenomen, który daje nam wszystkim dużo do myślenia. 4 lata wcześniej w Pekinie z pewnym trudem, mimo różnych środków organizacyjnych i administracyjnych, na areny, na widownie aren sportowych udało się ściągnąć około 900 tysięcy widzów. Jeszcze kolejne 4 lata wcześniej w kolebce ruchu olimpijskiego w Atenach było podobnie. Mimo rozdawanych biletów, mimo zachęt, mimo plakatów. A w Londynie 2 700 000 biletów, pełne widownie i tłumy wiwatujące na ulicach. Ten londyński fenomen powinien nam dać wiele do myślenia. Ile w tym z brytyjskiej tradycji i uznania dla indywidualnego wysiłku, dla indywidualnego sukcesu, uznania i szacunku dla tej pracy, jaką człowiek wkłada, by pomimo różnych ograniczeń docierać do celu. Powinniśmy nad tym się, w moim przekonaniu, głęboko zamyśleć. Bo jak to już z panem ambasadorem rozmawiałem, to nie musi się powtórzyć. Pan ambasador jest optymistą. Pan ambasador twierdzi, że Brytyjczycy podnieśli tę poprzeczkę wysoko do góry, ale inni oczywiście pójdą tym śladem. Myślę, że to nie będzie takie łatwe. Że to wielka ta brytyjska tradycja tego uznania dla indywidualnego sukcesu, ale też wielka praca ludzi, którzy potrafili przekonać szeroką publiczność, że tam w Londynie tego lata dzieje się coś wyjątkowego i że tak wielu przyszło na te sportowe areny. Przed nami również w Polsce taka trudna do wykonania praca, żeby wielu dowiedziało się o tym wielkim trudzie i o tych wielkich sukcesach. I myślę, że ta wystawa znakomicie temu służy, a jak mówił pan ambasador, w tym wyjątkowym klimacie tego miejsca prestiż tego przedsięwzięcia jest tym większy i za to również dziękuję, a wszystkim Państwu życzę, byśmy tę dobrą nowinę z Londynu ponieśli jak najszerzej w Polsce. Dziękuję.